Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Witam na ostatnim w tym roku koncercie w ramach Wałbrzyskich Spotkań Muzycznych. Są one wspierane przez Urząd Miasta Wałbrzycha. Jeśli tą życzliwość nadal będziemy mieli i zrozumienie dla spraw sztuki, kultury i Kościoła, to będziemy te koncerty kontynuować w kolejnym roku. Dzisiaj koncert jest związany z Dniem Papieskim, 13. Dniem Papieskim pod hasłem Jan Paweł II, papież dialogu. Sam Ojciec Święty temat ten podjął najgłębiej i najdobitniej w profetycznym liście do artystów, wydanym w wyjątkowo doniosłym kontekście w niedzielę wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego roku 1999, który obchodziliśmy jako rok Juliusza Słowackiego. Pisał papież tak: tym listem pragnę włączyć się w nurt owocnego dialogu Kościoła z artystami, który w ciągu 2000 lat historii nigdy nie został przerwany, a na progu trzeciego tysiąclecia nadal ma przed sobą rozległe perspektywy. Rzeczywistym motywem tego dialogu nie są jedynie okoliczności historyczne czy względy funkcjonalne. Jest on zakorzeniony w samej istocie doświadczenia religijnego i twórczości artystycznej. Konkluzją tych papieskich rozważań są wzniosłe słowa. Właśnie zachwyt może się stać źródłem owego entuzjazmu do pracy, o którym mówi Norwid. Tego entuzjazmu potrzebują ludzie współcześni i jutrzejsi, ażeby podejmować i przezwyciężać wielkie wyzwania jawiące się już na widokręgu. Dzięki niemu ludzkość po każdym upadku będzie mogła wciąż dźwigać się i zmartwychwstawać. W tym właśnie sensie powiedziano z proroczą intuicją, że piękno zbawi świat. Dzisiaj będziemy świadkami piękna, żywego piękna, tego piękna, w którym my sami uczestniczymy. Wysłuchamy mszy góralskiej Tadeusza Maklakiewicza. Chciałbym do Państwa trzyopowiem kapelę, czyli z wystąpienia rządu Sanku. Znamy Giovanni Cagliucci na Palestrinie Gloria Patri, następnie Piotra Pałki z mszy franciszkańskiej Kryje. No i ten nasz solowy występ zakończymy Alleluja napisał Gordą. Ja życzę Państwu miłego. Thank you.
pozwolą, chciałbym przedstawić dyrygenta, który przed chwileczką dyrygował, poprowadził chór Madrygał, pan Dariusz Rząsa. Można mi powiedzieć, że w drugiej części usłyszycie Państwo, chcemy Państwu zaprezentować utwory wokalne, instrumentalne. Usłyszymy, pozwolę sobie zapowiedzieć dwa utwory, Jana Sebastiana Bacha, fragment kantaty Christ lag in Todeswanden, Chrystus złożony do grobu, wersus 7. I usłyszymy Wolfganga Amadeusza Mozarta, AWD. Thank you.
braci, chcieliśmy Państwu zaprezentować Cezara Franka, Panis Angelicus, solo, razem na oboju. Jest to utwór napisany na głos solowy i głos męski, tenor. W drugiej części, w dalszej części zaprezentujemy Państwu zapowiadaną już mszę góralską Tadeusza Maklakiewicza.